z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016 chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom naszego powiatu jędrzejowskiego za rok wytężonej, ciężkiej pracy. Każdy dla swojej rodziny, dla siebie, ale wspólnie dla ziemi jędrzejowskiej. Dziękując za to, chcę jeszcze raz chylić czoła dla wszystkich współpracowników, wszystkich nauczycieli, wszystkich, którzy codziennie poświęcają się pracy dla innych, dla tych, którzy potrzebują pomocy. Mam na myśli tutaj pracowników opieki społecznej, ale też i policjantów, strażaków, którzy niosą codziennie pomoc i dbają o bezpieczeństwo. Służbom administracji, która postrzegana różnie, ale stara się wkładać serce w to, co czyni dla lepszego obsługiwania naszych interesantów. Mam nadzieję, że na co dzień tą naszą pracę staramy się wykonywać coraz lepiej ku pożytkowi naszych mieszkańców. Wracając do życzeń, życzę, aby święta były takie rodzinne, ciepłe i abyśmy wszyscy wyciągnęli z tych życzeń coś dla siebie, ale też dla drugiego, żeby starać się tak te życzenia składać, żeby też zostawić coś w czyn, aby były one nie tylko pustymi słowami, które wypowiadamy do drugiego człowieka, ale też starać się zmienić, żeby były cząstką czynu, który nastąpi. I mam nadzieję, że ten 2016 rok będzie takim rokiem, który przemiany w nas wszystkich. Że dobro jednak zwycięży, że każdy z nas zobaczy w drugim człowieku właśnie człowieka. Z miłością do drugiego człowieka, z optymizmem, że to jest dobry, że to przyjazny człowiek. Tego wszystkim Państwu i każdemu z osobna życzę, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy. Na wszystkich odcinkach naszych działań, w rodzinach, w zakładach pracy. Niech wzajemny duch pojednania połączy nas wszystkich. Wszystkiego co najlepsze na święta i na Nowy Rok życzę w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego, Rady Powiatu z przewodniczącą Ewą Kubas-Samosiuk na czele. Bądźmy dla siebie dobrzy.